Tym razem na ostródzkim stadionie w roli gospodarza nie wystąpili piłkarze Sokoła Ostróda, a zawodnicy Stomilu Olsztyn. Wszystko za sprawą memoriału Józefa Łobockiego, wybitnego szkoleniowca, który przez całe swoje życie związany był z klubami z regionu Warmii i Mazur. Memoriał w tym roku miał swoją kolejną edycję. Raz w roku piłkarze, działacze i kibice spotykają się, by uczcić jego pamięć. Operator ostródzkiego stadionu, Żegluga Ostródzka Elbląska, o organizację tego spotkania starała się od wielu miesięcy. Pomysł narodził się jakiś czas temu i rozmowy trwają od ponad pół roku z organizatorem. Organizator po pierwszym spotkaniu i wizji lokalnej na terenie obiektu uznał, że rzeczywiście ten kompleks sportowo-rekreacyjny stanowiłby naprawdę ładną scenerię, jeśli chodzi o to wydarzenie. 1 czerwca w Ostródzie Stomil Olsztyn zmierzył się z reprezentacją gwiazd Warmii i Mazur. W tym zespole zagrali piłkarze, którzy w naszym regionie zaczynali swoją piłkarską karierę. Niestety w Ostródzie zabrakło Rafała i Łukasza Gikiewiczów, aktualnych mistrzów Polski ze Śląska Wrocław, ale na murawie pojawił się Tomasz Zachorski, który w reprezentacji Polski rozegrał 13 spotkań, czy piłkarze Korony Kielce, bramkarz Zbigniew Małkowski i pomocnik Paweł Sobolewski. Tradycją memoriałowych spotkań jest zaproszenie do zespołu gwiazd piłkarzy z klubu, w którym organizowany jest mecz. Z Sokoła wydelegowano na to spotkanie Bogdana Miłkowskiego i Piotra Remiszewskiego. Kibice na ten mecz nie musieli nabywać biletów. Wstęp na stadion był darmowy, a na bramki czekali do drugiej połowy spotkania. W regulaminowym czasie gry padł remis 2-2. O losach meczu zadecydowały rzuty karne, w których lepsza okazała się drużyna gwiazd, wygrywając 4-3.